Dzień dobry, tu Iwona z kanału Terapia Molinowa. Święta, święta i po świętach. Tak, jest wtorek po świętach wielkanocnych i robię sobie teraz podsumowanie marca. Miałam nagrywać wczoraj, ale w końcu sobie już rzuciłam na luz, bo wróciłam z domu rodzinnego i sobie tylko wyszywałam troszeczkę. Także będzie stan życzenia już z drugiego, no w sensie po jednym dniu wyszywania, ale nie było tam też dużo podane, więc, znaczy no, dodane. Ale najpierw chcę pokazać Wam, co dostałam od mamy na urodziny. To tak trochę w ramach żartu, ale no taki prezent ciekawe. Generalnie ja jej mówiłam, że jakby widziała gdzieś jakieś fajne cekiny, to może mi brać takie różne rzeczy z lumpeksów. Jak ona to mówi, z Diora. No, ona w Nowym Sączu są takie bardzo fajne grzebalnie, które są mega tanie. I ubrania można wziąć za złotówkę, nawet za 2 złote. Sama mam takie, nawet taką ulubioną sukienkę za złotówkę, w której byłam na wielu imprezach i po prostu no, fajnie, fajnie. W Sączu bardzo fajnie, na plusie te rzeczy. No, także. Takie wzięła mi duże cekinki. One co prawda są takie trochę jakby zaśniedziałe, czy jakieś, nie wiem, podniszczone już trochę, ale na przykład jak będę chciała sobie poćwiczyć układ takich blaszek gdzieś na czymś, to będę mogła sobie bez problemu to odzyskać z tego materiału. Przepraszam, tam rzucam do takiej torby i sobie będę to wykorzystywała. Takie bardzo drobne, one to są takie malutkie bez brzegu. Ja jeszcze się nie uczyłam o tym, czy to się jakoś nazywają te bez, że one są płaskie bez tych takich odwinięć. Zresztą są na tyle małe, że chyba ciężko byłoby pewnie wykonać takie rzeczy. Jestem ciekawa, na ile będę w stanie odzyskać stąd te cekiny, bo one są tak naszyte, ale to jakoś powoli będę sobie gdzieś tam pewnie dłubać. Chociaż mama się śmiała, że ta bluzeczka by była na mnie, ale nie wiem, jeszcze w sumie jej nie mierzyłam, mogę sobie sprawdzić. Ale taki jest ciekawy ten odcień, bo to nie jest ani złote, ani srebrne, tylko to jest takie pomiędzy. Ja też nie wiem, czy są jakieś określenia dobre na te wszystkie kolory, ale takie wygląda bardzo w porządku. Tych dużo, takich różowych, o. I one są trochę mniej zniszczone, więc jakby na przykład do jakiejś pracy takiej, gdzie tego typu cekinki by mi się przydały, no to jak najbardziej się nadadzą. Przepraszam, bo trzeba się trochę, bo muszę gdzieś to dawać. Dobra, dalej. Ten jest hit. Takich cekinów w ogóle jeszcze nigdy wcześniej nie widziałam. One są dwukolorowe, jedne są czarne, drugie są srebrne. Albo one są dwustronne? Moment, zaraz zobaczę. A, dwustronne. To można byłoby zrobić jakiś efekt z tym przesuwaniem, tak jak są poduszki, czy jakieś inne rzeczy, które można odwracać, ale nie wiem, czy dałabym radę coś takiego wymyślić i czy by się to tak dało otrzymać, ale te są prześwietne i naprawdę nigdy wcześniej nie widziałam takich prostokątnych, podłużnych cekinów. Także ciekawe coś, naprawdę wyłowiły, bo to w sumie mama z ciocią się. Te są bardzo ciekawe, te srebrzyste mają taką blaszkę trochę inną. No i oczywiście też te podobne do tamtych, co już pokazywałam, bo bratowej sprezentowałam bluzkę, którą kupiłam ja sama w Krakowie w jednej grzebalni i ona miała właśnie tego typu cekiny drobniutkie, ale była na tyle mało zniszczona, że po prostu zapytałam bratową, czy nie chce takiego, bo ona lubi, wiem, że lubi tego typu ubranka. No i wzięła sobie i ona mówi, że fajnie, bo na plażę jej się przyda, bo to takie w formie takiej oversize'owej, dużej bluzeczki. No i właśnie tak akurat jej kolorki, także
wzięła sobie i bardzo się cieszyła. Nawet chciała mi za to oddawać kasę, ale no, ja mówię jej, że przecież to są no, z dumpeksu rzeczy. No to tam też nie dałam za dużo, chociaż w Krakowie nie ma tak tanich grzebalni, ale no, nie będę jej kosić na taką śmieszną kasę. No, także te są bardzo ciekawe, takie właśnie inne troszeczkę. I też i to już będzie do przerobienia całkowicie, bo ona jest niestety podniszczona, także ale z podobnego typu. A teraz Wam pokażę hit, ale to w ogóle zastanawiałam się nawet, czy się w to nie ubrać, nie porobić filmików, zdjęć z oddalenia. To jest taka długa suknia do ziemi z wyciętymi plecami, w ogóle masakra, masakra. W sensie bardzo taka, no jak na czerwony dywan, bym się mogła zaśmiać. Na mnie troszeczkę jest za duża, ale się śmiałam, że jakbym potrzebowała na jakiś, nie wiem, występ czy coś, to jeszcze nie będę rozbrajała tej sukienki, bo myślałam, żeby ją po prostu skrócić i tylko dół przerobić na cekiny. Tutaj są dwa rodzaje chyba cekinów. Jedne takie płaskie, ale trochę większe niż tamte poprzednie. Nie wziąłam sobie nic do wskazywania, dobra, nieważne. A drugie są właśnie zakrzywione, ale mają ma taki bardzo, bardzo fajny kolor takiego takiego starego złota. Nie wiem, jak to nazwać. Nie wiem, czy ja to też dobrze określam. Pewnie są jakieś różne określenia na te różne barwy tych takich metaliczno-złoto-srebrnych elementów, ale nieważne. Dobra. Teraz tak. Nie pamiętam, chyba Jagoda albo Ola z kanału. Jagoda z kanału Twórcza Kreatywna Mama oraz albo Ola z kanału Zrobione z Serca pokazywała kiedyś takie jajeczka do zrobienia na drewienkach. Ja jedno zrobiłam w domu rodzinnym i myślałam, że potem przepraszam dusi mnie coś że później nauczę moją bratanicę, żeby sobie troszeczkę się pobawiła, ale ta igła jest tak ciężka do przewlekania, że jak ja to robiłam w sobotę, to do dzisiaj bolą mnie palce, więc tym bardziej dziewczynka by sobie z tym mogła nie poradzić. Więc jedno jajo zrobiłam po prostu w ramach pisanek wielkanocnych, a też zostawiłam, stwierdziłam, że najwyżej sobie w następnym roku zrobię znowu, ale wezmę inną igłę zdecydowanie. No, także takie bardzo tam. To dostałam od kuzynki, bo ona zauważyła u siebie w sklepie, że ma takie jajeczka i stwierdziła, że będzie śmiesznie. O, a to nie to? Gdzie jest? Momencik. Moment. Nie mam tu jednej pracy. Bo to nie jest to jajo. Wypatruję go, ale nie wiem, gdzie go dałam. Bo próbowałam najpierw w takiej kolorystyce zrobić jajeczko na konkurs. Momencik, ja muszę się tam przemieścić do jednego miejsca i sprawdzić. Robiłam w jednej kolorystyce, ale mi tak jakoś nie szło wyślanie wzoru. Chciałam zrobić takie czerwono-czarne jakieś, nie wiem, poddawać coś jeszcze do tego. Ale tak mi nie szło i się irytowałam. Właśnie tam to było pierwsze, to poszło na straty, bo stwierdziłam, że coś mi nie idzie. Coś mi krzywo wychodzi i tak dalej. Potem zrobiłam to dookoła i zrobiłam te tutaj łańcuszkowe takie oczka. Ale stwierdziłam, że też mi się coś, nie, że ta kolorystyka jednak nie będzie fajna. Ale stwierdziłam, że dobra, że tutaj przynajmniej, nie wiem, dodam kogutka. Obczecie, jaki kogutek piękny, no normalnie boski. No. Ale na konkurs zrobiłam w końcu inne jajeczko. Już zaraz Wam pokażę. Także taki kogutek prześmieszny, przeboski.
A tutaj mam pracę, którą zgłosiłam na konkurs u nas w szkole haftu. Tutaj jest kilka technik takich różnych użyte. No tutaj pewnie możecie widzieć łańcuszek, to możecie rozpoznawać. Tu jest taka troszeczkę przeplatanka, dodałam koraliki. No i po prostu taki baranek powstał, śmieszny. No, także tak, pierwsze koty za płoty. I tutaj nawet taka malutka mreżka, w sensie wyciągnęłam po niteczce po bokach, ale to jest taki najmniejszy, znaczy no, najprostszy możliwy poziom, że tak powiem. Potem tak, co wzięłam sobie na święta do domu? Jest taka strona, na której można sobie wygenerować kod QR jako po prostu wzór na haft. Ja miałam to jakoś sama zrobić, no bo to nie jest żadna filozofia, ponieważ te QR kody po prostu składają się z pikseli takich, że można bez problemu to przerobić na wzór. Ale wrzucę pod filmikiem stronkę, na której ja sobie to sama wygenerowałam. Ona jest po angielsku, ale tam można dojść po trochę, jak sobie to zrobić. I najpierw zrobiłam i zastanawiałam się, czy to w ogóle będzie działać, ale działa. To jest moja strona muzyczna zakodowana tutaj. Także ciekawie, nie? Takie coś. I sobie to wyszyłam. To mi zajęło jakieś 2 dni, tam chyba w czwartek i w piątek zrobiłam. Przed świętami. No i tak. Taka ciekawostka. Jeszcze się zastanawiam, jak to dokładnie sobie, co z tym zrobię, ale chyba sobie wytnę jako taki kwadracik i może zaleję w żywicy, ale no jeszcze się zastanawiam. Chciałam sobie z tego zrobić taką trochę przypinkę, czy taką zawieszkę do plecaczka jakiegoś albo. No nie wiem, coś gdzieś sobie to umieszczę. Jestem ciekawa, czy po zalaniu będzie działać. Nie no, powinno, nie jest to. Nie powinno to być problemem. Dobrze. Dalej. To jest mój start. Zaczęłam w sobotę chyba, zdaje się. To jest wzór na poduszeczkę od Iryny Naleszwili. Mam nadzieję, ja boję się zawsze, że przekręcam jej nazwisko. Ja i tak podam do niej, do sklepu i do Facebooka, czy tam do Instagrama właściwie, linki, także sobie będziecie mogli do niej trafić. Ta poduszeczka była w innej kolorystyce. Ona była taka szarawa podusia i beżowe niteczki, ale ja stwierdziłam, że miałam takie właśnie fragmenty Lugany 25CT. I stwierdziłam, że będą w sam raz na to, żeby zrobić tą poduszeczkę. Jeszcze nie wiem, co zrobię, czy zrobię coś po drugiej stronie, czy będzie mi się chciało, bo teraz tak próbuję trochę podgonić rzeczy. Robię tą poduszeczkę, czy zdecydowałam się robić teraz tą poduszeczkę, ponieważ mój po prostu słoiczek hafciarski już się wylewa i zastanawiam się, czy nie powinnam więcej takich poduszeczek zrobić. Albo jakiś wypałek, jak ja to nazywam. Ciekawe, ile mi z tego słoiczka zniknie ten, bo już zauważyłam, że zaczynają mi się nitki po okolicy gdzieś plątać. W sensie gdzieś już widzę na podłodze, gdzieś ten. Od czasu do czasu to mi się przypomina właśnie, jak moja mama szyła, no jest krawcową, to jak szyła w salonie jeszcze, bo teraz troszeczkę ma inaczej, bo szyję sobie u mnie w pokoju, to te nici się tak nie roznoszą po domu. Ale jak szyła, no właściwie to w swojej sypialni, no w sypialni rodziców, to te nitki się roznosiły po całym dole naszego domu, więc po prostu wszyscy się nie mogli nadziwić, że po prostu nikomu to nie przeszkadza, ale my byliśmy do tego przyzwyczajeni. No ale u siebie w mieszkaniu stwierdziłam, że a może jednak sobie ten słoiczek założę, to nie będą mi się tak wszędzie walały. I to się bardzo sprawdzało, ale widzę, że już się wylewa. No, także będę
przerabiała na poduszeczkę. Tutaj jeszcze na środku będzie, jest taki, takie do wyszycia chyba guziczek, coś w stylu guziczka, ale to jest jakimś ściegiem tam zrobione. I wtedy ona, nie wiem, czy się nie robi tego takiej, no, nie wiem jak to nazwać, że ona się zapada, nie, na środku ta poduszeczka, że ma takie przeszycie. Ale nie wiem, zastanowię się, czy będę to chciała robić w ten sposób, ponieważ będę chciała pewnie jak najwięcej tych niteczek powpinać. No, ale generalnie ten wzór jest dookoła, on jest zbudowany po prostu z czterech takich narożników, które są po prostu przesunięte, w sensie no, symetryczne, takie same, także też fajnie się wyszywa, bardzo przyjemnie. No i specjalnie sobie jeszcze właśnie zrobiłam od razu ten otok, żeby już wiedzieć, jakie to będzie duże i no i zostaje mi do wyszycia właśnie dwie takie części. No nie wiem, ile mi to zajmie, ale na pewno nie będzie to jakoś super dużo. No i właśnie zastanowię się, co z tą drugą stroną, czy będzie mi się chciało, bo teraz mam trochę tych rzeczy do wyszywania, a do musicalu się dostałam, już wiem. Także dziękuję za trzymanie kciuków, za tam słowa wsparcia i tak dalej. Skończyłam też to serduszko. Bardzo fajnie wyszło. Oczywiście wyszywałam na tym papierze i teraz muszę uważać, żeby tego nie moczyć i tak dalej. Ale jestem zadowolona z efektu. I zawieszę sobie to teraz na miejscu, gdzie był zimowy obrazek z zimowymi zwierzątkami, bo nie mam nic jeszcze takiego na wiosnę za bardzo z haftów. Tutaj trochę tak podkleiłam. Nie jest to super tutaj do brzegów do jechane, ale nie potrzebowałam aż tak tego obklejać. Tak na tyle wystarczyło, żeby zabezpieczyć plecy pracy. No. Także taka wyszyta, szybka praca. No i właśnie tak ten QR kod też miałam zaplanowany. To miałam zaplanowane jako tą małą pracę, no i tą poduszeczkę też jako małą pracę. Więc się pozbędę tych takich malizn. Jeszcze mi chyba zostanie, zaraz nie wiem, czy to mam tu rozpisane. Zaraz znajdę. Z małych prac jeszcze mi zostanie liść, lusterko i chyba tyle. Reszta to wszystko są takie średnie wielkości. Liść to jest taka broszka koralikowa. Także tak. Co do tej pracy, to pouzupełniałam, tutaj miałam do uzupełnienia trochę takich obszarów, no to je pouzupełniałam, także tu gdzieś się kończy ta niższa kartka. No i teraz już przechodzę tutaj. Tutaj jeszcze będzie się trochę działo. I tu jeszcze trochę rzeczy też do uzupełnienia mam takich. Te kwiatki są dosyć skomplikowane. Ten kwiatek też był taki skomplikowany. Trzeba uważać. Ale też fajny potem efekt wychodzi. Tu brakuje też troszeczkę. No i tu właśnie taki jest duży jeden jeszcze liść. Mogłabym w sumie wzór wziąć, zdjęcie wzoru. No, ale tak powoli do przodu. Niby to półkrzyżyk, niby powinno lecieć, ale tak liczyłam, że to szybciej się będzie mi wyszywało. No, ale też skupiałam się troszeczkę więcej na szkole haftu. Skończyłam tam kolejny moduł, który był taki dosyć obszerny. I teraz już jestem w połowie kolejnego, w sensie wykonywania wzornika dla niego, także też już będę kończyła. A tu wyłania się, tak, wyłania się życzenie. Już doszłam tutaj właśnie do tego fragmentu. Wczoraj wyszywałam tutaj dosłownie końcóweczkę tego pasa. Liczyłam, że jeszcze przed wyjazdem do domu rodzinnego sobie to dowyszywam, ale już musiałam sobie tam ogarniać różne rzeczy na wyjazd i po prostu nie dokończyłam tego przed wyjazdem, także to było już kwietniowe wyszywanie, tu dosłownie nie wiem ile tam, z 200 coś krzyżyków.
Natomiast cały ten pas już też fajnie się prezentuje. Ja jestem zachwycona, jak to wychodzi. Ta dłoń się tutaj wyłoniła. Tu gdzieś w pewnym momencie pomyliłam krzyżyki. Ja jeszcze nie zastanawiałam się, czy się nie przyjrzeć, czy ja czegoś tutaj jeszcze nie pomieszałam. Pomieszałam dwa znaczki, które były do siebie podobne. To były takie blendy. Jeden brązowy, a drugi taki jaśniutki. I nie wiem, czy już wszystko tutaj wyprostowałam. Liczę, że tak, bo widzę tak w ekranie telefonu, które się nagrywa, że całkiem fajnie to wychodzi. I w ogóle marzec był mega dla mnie owocny, ponieważ wyszyłam prawie że 13,5%. To jest dla mnie naprawdę dobry wynik, no ale było tutaj dużo czerni i też teraz na razie jeszcze się nie przyglądałam, jak tutaj wychodzi, czy tutaj już się pojawia głowa gdzieś. Jak tak, no to będzie trochę więcej tu wyszywania już tymi blendami i tak dalej. Ale tutaj jest raczej takie ciemne niebo, gdzie dosłownie jest czarny i po prostu jakieś kropeczki, więc też to się troszeczkę to jest niby nudne, ale za to się właśnie szybko leci. No i wyszyłam o 5 prawie procent więcej niż zakładałam, że będę wyszywać. Także myślę, że tutaj też ten kolejny pas, już ostatni przed przewinięciem, tak myślę. Chociaż nie wiem, kusi mnie, żeby jeszcze zrobić jeden, ale zobaczę, czy mnie nie będą te dyndające nitki tutaj denerwowały, bo one już mi tutaj się na kolana kładą. Także zobaczę, czy nie będę wcześniej przewijać. Tutaj dotrę do 180, w sensie to na wysokość 180 krzyżyków. No jakbym dorobiła ten, to już bym miała połowę pracy tak naprawdę. No zobaczę, bo nie wiem, czy nie będę robiła dwóch przewinięć, żeby aż tak wysoko tutaj nie musieć sięgać, tylko gdzieś sobie przewinąć dotąd. Także no zobaczę. Także tak, bardzo się cieszę z tego przyrostu. 33 tysiące krzyżyków obecnie tutaj jest. Także no, będziemy sobie jechać dalej. W sumie to zrobiłam już zdjęcie takie przed tym, więc mogę sobie dalej wyszywać przy Was. Ile tutaj czasu jeszcze? Jeszcze troszeczkę mogę pogadać do Was coś. No, mogę Wam powiedzieć o tym musicalu. Poszłam na ten casting. No i całkiem tak. Troszeczkę się mieszałam najpierw z tym, co ja będę chciała na tym, w sensie nie mogłam się najpierw zdecydować, co ja będę chciała na tym castingu zaśpiewać, te dwie piosenki. No i tak naprawdę w ostatni dzień przed castingiem stwierdziłam, że jednak zaśpiewam piosenkę, którą kiedyś lubiłam bardzo śpiewać, ale mi się wydawało, że może być trochę za mało taka rozrywkowa, nie wiem, jakby to określić. No i miałam jej nie śpiewać, a w końcu stwierdziłam, że ona mi dobrze wychodzi, pokazuje, jaki mam głos, bo tak mi się wydaje, że ona fajnie mi pasuje. No i w końcu zdecydowałam się zaśpiewać ją i inną taką piosenkę, trochę bardziej właśnie żywszą, że się tak wyrażę. No i piosenki całkiem w porządku mi wyszły, tylko niepotrzebnie się uparłam, że drugą piosenkę zaśpiewam bez tekstu. Mimo że miałam go w ręce, nie patrzyłam na niego i jak zaczęłam się mylić, to w sumie już po tej pierwszej piosence, którą śpiewałam, to gościu stwierdził, że mam niezły głos, bo też mnie poprosił, bo ja oczywiście szukałam wersji w trochę niższej tonacji, ponieważ ja jestem altem. I po prostu wszelkie wersje karaoke na YouTubie to po prostu jest dla mnie nie do przejścia czasami.
bo niestety mam niski głos. No i na jedną piosenkę, właśnie tą pierwszą, znalazłam w wersji trochę niższej. Zaśpiewałam, a potem przesłuchujący nas, chyba pan reżyser nasz przyszły, poprosił mnie, żebym zaśpiewała jeszcze raz ten fragment, znaczy refren piosenki trochę wyżej, czy w tej oryginalnej tonacji, ale ja nie wiedziałam, jak, czy ja zaśpiewałam to w końcu w oryginalnej, ale troszeczkę wyżej zaśpiewałam, no i on stwierdził, że dobrze, że to chciał usłyszeć. Ja mam trochę traumę ze śpiewaniem właśnie wysoko, bo właśnie w poprzedniej edycji, jak śpiewałam, to miałam taką piosenkę, z którą sobie nie mogłam poradzić, ponieważ to mi tłumaczyła jedna pani, do której poszłam, żeby mi pomogła się przygotować do tej piosenki, bo już po prostu do jednej nauczycielki śpiewu. No i ona mi tłumaczy, że ona rozumie, w czym jest problem, bo ja nie mam zrobionego, nie jestem wyćwiczona tak, żeby dobrze śpiewać przejście pomiędzy rejestrem piersiowym a głowowym. Po prostu to się chyba jakoś miks nazywa, czy coś tam. Ja niby sobie robiłam na to ćwiczenia, ale żeby to mieć tak naprawdę porządnie zrobione, to pewnie z nauczycielem znowu trzeba byłoby ćwiczyć, a ja miałam takie też z takiego internetowego kursu jakieś ćwiczenia i tak dalej. No i chodzi o to, że jeżeli się właśnie nie ma tego środka, to ciężko się przy tej okolicy granicznej śpiewa. No i ta piosenka właśnie była taka, że blisko tej granicy, że jeszcze śpiewałem piersiowym rejestrem, bo też takie trochę mocniejsze tam trzeba było brzmienie, a po prostu już mi brakowało dźwięku. Już powinnam przechodzić na głowowy. No i przez to mi się tam ciężko śpiewało. Nie dało się tego obniżyć, ponieważ wtedy z kolei chórki nie mogły dziewczyny zaśpiewać jeszcze niżej. One już szorowały tam po dnie. Więc wyszło na to, że tak, ja się męczyłam, bo nie dało się już obniżyć, a jeszcze by mi wypadało, bo byłam właśnie ciągle na tej granicy. A z kolei chórki, dziewczyny się też męczyły śpiewać, no bo było dla nich już bardzo nisko. Także ta piosenka była tragiczna, w sensie nie dało się też jej wymienić, bo była najlepiej do tej sceny pasująca, że tak się wyrażę. Więc no tak jak jest, to znaczy no tak niestety, no nie jestem z siebie dumna z tego, jak wtedy wystąpiłam i nie wiem. Myślę, że ta piosenka po prostu nie była dobra dla mnie do zaśpiewania. No i teraz liczę, że właśnie skoro mieliśmy troszeczkę wpływu na to, co na castingu śpiewamy, no to sobie wybrałam takie, które jestem w stanie zaśpiewać i sobie do drugiej piosenki sama podkład nagrałam na pianinie, taki prosty bardzo, żeby zaśpiewać właśnie też w niższej tonacji, takie jakie mi pasowało, i myślę, że pokazałam, że właśnie ja nie mogę tak, że ja nie, po prostu nie dam rady tak wysoko śpiewać, żeby to brzmiało dobrze. A właśnie w takich tonacjach altowych bardzo fajnie brzmi. Znaczy, no, tak mi się wydaje, też nieraz słyszę, że ładnie śpiewam. No ale. Ale właśnie wszystko zależy od piosenki u mnie. Także. No to piosenki właśnie, no całkiem nieźle zaśpiewałam, tylko niepotrzebnie właśnie się uparłam śpiewać tą drugą bez tekstu. Potem odgrywałam scenkę i to nam wysłali takie trzy dialogi, trzeba było sobie wybrać, no i ja sobie wybrałam. No i tak całkiem fajnie, bo tak nam spasowało, w sensie pan reżyser czytał drugą osobę i tak widać, że jakby dobrze nam się odgrywało te role. Także myślę, że tutaj bardzo fajnie wyszło aktorsko.
Chociaż no, ja nie wiem, czy ja dobrze gram, czy niedobrze, ale przynajmniej tak wydawało mi się, że nie brzmiał ten dialog dziwnie, tylko wręcz w porządku. Także aktorsko spoko. Natomiast jak chciała nasza dziewczyna, która będzie układała choreografię, żebym powtarzała takie ruchy i jakiś tam taki krótki był układ do zatańczenia, to mi tak średnio szło. Po prostu nie mogłam się skupić i trochę mnie to przeraża, bo sobie myślę, bo to też było przez to, że no to był ostatni dzień akurat przed urlopem w pracy, więc wszyscy coś tam chcieli ode mnie i ja po prostu byłam zmęczona. I ja się zastanawiam, czy już nie przyszedł moment taki u mnie w pracy, że ja zaczynam odczuwać zmęczenie znowu. I jak tu będzie się na tych próbach skupić, żeby po prostu dać radę sobie. No, nie wiem, zobaczymy, jak to pójdzie. Liczę, że tak mi się tylko wydaje, że jednak się jakoś skupię. To też będzie tak, że my będziemy to tyle razy ćwiczyć, że niektóre. Przepraszam, coś mi zaleciało w gardło. Niektóre rzeczy to po prostu będzie już jak druga natura nasza. Tak było z układami tanecznymi, tak było właśnie z dialogami. Szczególnie, że no kurczę, dialogi zazwyczaj są dosyć logiczne i też mieliśmy tłumaczone, że w razie jakichś pomyłek czy coś, to weź powiedz coś podobnego. Nie musi być tak super ten, żeby tylko sens zachować. No chyba, że coś konkretnie trzeba powiedzieć, trzeba się skupić. Ale bardzo często było tak, że po prostu w różnych sytuacjach jednak dało się gdzieś tam wybrnąć. Także no z tańca nie byłam z siebie dumna, też troszeczkę się powygłupiałam tam bardziej. Ale no, ta dziewczyna, co będzie prowadziła nasze choreografie, wie, jak ja tam, że coś tam tańczę, że powtarzam ruchy. Też byłam, raczej no, potrzebowano jednej dodatkowej dziewczyny do takiego układu bardziej skomplikowanego. No i padło na mnie, że mam się go uczyć. No i wiadomo, że dziewczyny zatańczyły to milion razy lepiej, bo one mają naprawdę taką grację i po prostu aż trudno uwierzyć, że one nie robią tego zawodowo. Znaczy w sensie, no, biorą udział w konkursach pewnie tanecznych i tak dalej, ale że po prostu z tego nie żyją, nie? Bo no, podejrzewam, że nie da się tak łatwo utrzymać z takich zawodów. Często ktoś, kto uczy tańca, jeszcze dodatkowo pracuje w ciągu dnia normalnie 8 godzin, nie? Czy jakąś ma taką dorywczą pracę, nie wiem. Także no, jestem ciekawa, co to będzie, jaki ten scenariusz wyjdzie, bo też nie ma jeszcze scenariusza. No i ciekawe, jaką rolę dostanę. Czy będę miała taką bardziej kobiecą, czy bardziej chłopięcą, bo to też zależy od tego, ile facetów się zgłosi. W tamtej edycji, w której ja brałam udział, po prostu było trzech facetów. Więc koleżanka, która, pani reżyser, miała scenariusz rozpisany na więcej tych facetów. No i przez to ja na przykład dostałam taką bardziej męską rolę, przez to też właśnie tą męską piosenkę, z którą sobie nie radziłam. Ale no i tak też to mi tak trochę siedziało w głowie, że kurczę, dostałam męską rolę, dlaczego? Szkoda, nie chcę. Nie no, może ten. Nie było trochę wyjścia. A teraz właśnie specjalnie ubrałam się bardzo kobieco na casting w sukienkę. Byłam ładnie wymalowana i tak dalej. Także liczę, że mnie nie ukarają jakąś rolą męską znowu. Jednak inaczej się czuję, grając kobiecą rolę.
Przejdę. Tutaj na początku jest dużo czarnego, ale potem widzę, że jest troszeczkę takie plameczki. Nie jakoś strasznie dużo. Myślę, że dzisiaj spokojnie ten skos cały też zrobię. Jest dzisiaj, mam urlop, w ogóle jest rano, jest 9:00. Bo jeszcze widzę, że jeden zegar mam niewymieniony, niezmienioną godzinę. Tu na który zerkam. Już mam przestawione prawie, że wszystkie, właściwie to wszystkie pozostałe, tak. Tylko ten jeden mi został w kuchni. Także muszę teraz tak nadgonić jak najwięcej zadanek ze szkoły haftu. Właśnie dzisiaj planuję skończyć ten wzornik z obecnego modułu. No i zacznę ćwiczyć sobie jutro już pewnie nowy moduł. Na to liczę przynajmniej. Dzisiaj jest bardzo brzydka pogoda. Miałam się gdzieś przejść na Kraków, sobie iść na gdzieś coś zobaczyć, ale pogoda nie zachęca. Pada i pada. Za to przynajmniej święta były śliczne, chociaż wiem, że Halny w górach dał popalić. Było niebezpiecznie na szlakach i w ogóle dziewczyny pisały ze szkoły haftu, że po prostu one się boją o swoje domostwa i w ogóle też pisały, że dużo słyszy się o turystach, którzy gdzieś tam nie mogą zejść ze szlaku, bo gdzieś spadły drzewa na ścieżki i tak dalej. No cóż, no jest ogłaszane, żeby się nie wybierać właśnie w góry. Także no Halny to jest jednak, no nie ma żartów, jak porządnie wieje, to naprawdę. Poza tym też to jest ciekawe zjawisko i w sumie naukowcy nie wiedzą, skąd to się bierze, ale jest takie powiedzenie: wieje Halny, ludzie będą się wieszać. To oczywiście przy moich, przez to, że właśnie miałam do czynienia kiedyś z samobójcą, to mam dużo takich ciekawostek gdzieś tam w głowie dotyczących osób, które targają się na swoje życie. No i właśnie z jakiegoś powodu czasami Halny gdzieś tam powodował u ludzi jakieś pogłębienie depresji, czy nie wiem, czym to idzie, ale właśnie takie powiedzenie jest w górach, że Halny gdzieś tam wpływa na to, nie wiem. Jest cały dokument chyba nagrany gdzieś na YouTubie o tym wietrze. Teraz sobie nie przypomnę, gdzie to było. Pewnie można wygooglać, znaczy no, można wpisać na YouTubie i się znajdzie. Dobra. Coś jeszcze wam tu opowiadać? Co ja wam mam opowiadać? No właśnie, też muszę dobrze zaplanować sobie, żeby może jak najwięcej skompletować rzeczy do kalendarza adwentowego, bo potem mogę mieć trochę mniej czasu na myślenie o takich rzeczach. Chociaż liczę, że nie, bo to też tak już po drugi raz, jak się bierze udział w takim przedsięwzięciu, to trochę jakoś inaczej się to przechodzi. Dobra, na dzisiaj już kończę, trochę do was pogadałam. Dziękuję za trzymanie kciuków, też życzę wam wszystkiego dobrego i dobrej pogody, żeby u was tak nie było jakichś problemów właśnie z tym wiatrem całym. Czasu na wasze pasje, prostych krzyżyków, zeroprucia, no czego sobie życzycie. No, wszystkiego dobrego, cześć!